I pojedynek dwóch zawodników yy, prowadzących egzekwo. Skoczek D2, jak mówiłem. Biały skoczek przechodzi na lepsze pole i otwiera przy okazji tego gońca. Ja F5 nie wpuszczę. Jednak wierzę A1. W... I te A5? Albo goń... Co się Co stało? Się oddał Hetmana? teraz podda, to podstawił. <laughs> jak się nie podda, <laughs> ale, ale, to znaczy, że możesz, oddał. możesz odejść Hetmanem teraz na D1 na przykład. No tak. Nie no, ja bym grał. Masz wierzę w końcu. Do Hetmana. Ups, już nie masz wieży. Podwójny atak. Podwójne Ajaj. uderzenie. Jeden z kluczowych motywów w szachach. I nie, Piotr to, że tutaj... Rafał Kowalczyk łapi, Łapin jest, a łapin. Tak. Wow. A tu c4. Niespodzianka. Dwa razy już ten sam motyw na, w partii trwającej 7 ruchów jak na razie. Skoczek f6. I co? C5 by się chciało zagrać. No ale nie można. Bo stracisz tego pionka. f 4 Bicie, bicie d 4 i wymieniają i w lepszej redakcji, tak. Dla jak co... postawił jakość wieża E8, bitka no i biały z jakością więcej. No i czarne nie mają za to żadnej rekompensaty. E, znany, właśnie z... E, z. Mają one nacisk na punkt C2. Kontrolę nad linią C. Gdzie twoje czarnopolaki? No i się czarnopolaki wymieniły, ale zobacz. I wieża C4. Nie zagrał E6. Wieża C4 z wymiany wież. Żeby tylko osłabić nacisk czarnych na pionka e5 I d4, no i złączone wolniaki tutaj powinny zadecydować Ale widzisz, ten wieża c5 poszło Poszła wieża c5, no jedyna szansa praktycznie Na e6, król no. e6, a no zbił na <grym> b2 to, to wieża b6 b no i... Nawet a, nawet, nawet nie c <grym> No nawet a Jeszcze szybszy tak, Koniec. No i to właśnie białe chyba dochodzą tutaj pionkiem, wieża h8 to wieża b8. No i Piotr wygrywa. I Oliwia znowu gra retiego, który się przerodzi prawdopodobnie, na te atak królewsko jak w poprzedniej partii, Piotr jak zwykle gra swoje ustawienie. promować swojego pionka a, zaś Oliwia swoim pionkiem h rozwalić strukturę dookoła króla czarnych i grać po prostu na matanie, na korzyści materialne. Nie grozi nam mat, a to, to mamy atak teraz po kolumnie H. I grozi mat w 1 na, na H7. I spójrzmy na tego pionka A. Jaki on jest szybki. Najszybszy na szachownicy. No wiesz, szybciej może dostać mata, niż go wypromować. Jednak poszło. No jak masz pionkę na D4, to jest d Wiesz co, Już naprawdę więc wymiana wież, odciągnięcie wieży z kolumny mm -hmm. F. I. Bie I biegniemy. Szach. To jest. I nie ma mata na H8. Nie ma Maty, a jak ma A chcielibyśmy. A jak co, 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 co? Grym H6. No, to był szach. I, I hetman F6. Tutaj ładnie powrócił. Wtrącony szach, i potem hetman F6. ładnie powrócił. No i. <głosy> <głosy> tu mamy bardzo ciekawą pozycję. Długa roszada. To wygląda mi nieco podejrzanie. Chyba nawet można zbić na C3. C3. I przejść do lepszej końcówki. Ojeju, co tu się stało? Skoczek B3, poszedł na cały, żeby wziął materiał. FE, Hetman B3, szach i atak na skoczka E5. Próby jednak Hetman E5, czarny zostały zdumapione i więcej. Co nie znaczy, że białe nie mają tutaj jakiejś gry, no bo się szybko wyprowadzają przynajmniej. Ale to chyba nie wystarczy. Jakieś mm. tutaj. No właśnie, skoczek b4 z groźbą bicia na z 3 Jeśli ten nie zostanie wymieniony, no to już białe stracą praktycznie wszystkie swoje szanse. Um, praktyczne. Praktyczne gry na skrzydle królewskim chociaż. Ojej, oje, jeszcze misklik, misklik. Mis -klik. No partia się tutaj zakończyła. Rafał Kowalczyk jest już oficjalnym zwycięzcą turnieju. A w partii nastąpiło bicie na e8, wtrącone. Wieża bije 8 i hetman f2. Broń. Czarny ma gorzej w stanie. I to powsta, powstała taka pozycja. Tu? Czy biały nie zbiły na E4? Nie, chyba, nie. chyba chodzi o DE, wiesz? Bo wie, że E4 to A4. De, to to no. na pewno na pewno zawodnicy widzieli. Ale wie, że E3. F5. Albo można to, da, to A4 zagrać. To raczej raczej się przyda. Tego pianka prędzej czy później będę musiał pchnąć, żeby jakąkolwiek grę no, stworzyć. Chyba, że biały o nim zapomni. A jednak, przypomnę mm, sobie. Przypomnę sobie. Te, no. Białopolowy goniec C. czarnych nie pilnuje pola A8. Bo trzeba zużyć za dużo posunięć, żeby to tam. A jaj A5 to już go nie z D3. Mogę gońca na B5 postawić nawet. Teraz tak, ale dokładnie bierze c2. A1. Mus... Goniec c2, chyba B5 bym się zastanowił nad takim posunięciem. B6 po przepchaniu. Poszło B5. Franek to znalazł. Bisia na 4 i B6. Partia się zakończyła w podobny sposób. Czekaj, będzie zwierzchnikow. Skoczek chce 3 E5. No tak, Witamy. <laughs> musimy zostać przy tej partii. D6 wariant świeżnikowa, bądź też czelabiński. Ja tu ośmielę się. Obrócić szachownicę. <laughs> tu jakie zamieszanie. No ale chyba na korzyść białych. Koń H6, G4. Ograniczające. Do przodu. Koń h 4 G3. A i podstawił tutaj. Partia się zakończyła. Rafał Kowalczyk wygrał. I koniec. Tak. Czyli ostatecznie, pierwsze miejsce Rafał Kowalczyk, drugie miejsce Piotr Nguyen, trzecie miejsce Przemysław Koc, 6,5 na 9, czwarte miejsce Franek2025, piąte miejsce Gambler.pl, szóste miejsce Oliwia Mirowska, mówi. siódme miejsce Dawid04 i ósme miejsce Perez, który ten turniej organizował. I Cepelin dziewiąte z tak. równorzędnie z Perezem, tylko program pom pomocy Tak.